Siódme łabiszyńskie spotkania z historią. Sobota jest dniem piknikowym. Dzisiaj na rynku Łabiszyna możemy podziwiać dioramy, grupy rekonstrukcyjne. Wystawiają się, pokazują to, co bardzo często nie da się pokazać na inscenizacjach, czyli wyposażenie osobiste, wyposażenie w sprzęt. Będzie można podejść, obejrzeć wszystkie sprzęty mechaniczne zgromadzone na siódmych łabiszyńskich spotkaniach z historią, a w tym roku bardzo duża ilość sprzętu Wojska Polskiego, który był używany w kampanii wrześniowej, ale także był na wyposażeniu na przykład Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, więc to jest na pewno bardzo duża wartość dodana. A dlaczego siódme spotkania z historią są takie ciekawe i takie niepowtarzalne? Bo tutaj Łabiszyn cały żyje. Żyje tym, co się dzieje w mieście, i część rzeczy, które chcemy Państwu przedstawić, to realizują sami mieszkańcy. To jest stylizacja kamienic, stylizacja tutaj sklepów, właśnie na takie z epoki, które pozwalają lepiej wczuć się w klimat tych działań, które będziemy Państwu przedstawiali, a dzisiaj przez cały dzień mini inscenizacje, a już o godzinie 19 duża inscenizacja. Będziemy chcieli pokazać Państwu, jak po bitwie nad Bzurą od 17 września żołnierze polscy pomimo okrążenia przebijali się za wszelką cenę do Warszawy i w Puszczy Kampinoskiej sami z siebie, bardzo często niedowodzeni, bez dowódców, rozpoczynali tą heroiczną walkę właśnie w celu dotarcia do Warszawy i obrony stolicy.